Cześć, z tej strony Ucek. Witajcie na moim kanale. Dzisiaj na moje biurko trafia trochę produktów marki Nilkin. Mianowicie mamy do sprawdzenia kilka case'ów na Samsunga Galaxy Note 8, więc pewnie parę nowości będziecie mogli zobaczyć niedługo na moim kanale. Więc zacznijmy od pierwszej z nich, mianowicie case'a, etui, jakkolwiek to nazywać, marki Nilkin o nazwie Frosted. Cóż, możemy sobie Frosted Shield, tak naprawdę tak to nazywają. Pudełko klasyczny blister, więc może nie będziemy się za bardzo nad nim tutaj rozważać, oglądać i tak dalej, bo nie ma sensu. Przejdźmy do tego, czym jest właśnie ten case Nilkin Frosted Shield. Mianowicie jest to twardym, lekko gumowanym z jednej od tyłu etui, które no, pasuje do Note 8. Od środka mamy twarde dosyć coś, co jest przypomina plastikopodobne. Nie wiem dokładnie, co to za materiał. Nie, producent się nie chwali. Od tyłu mamy lekką gumowaną strukturę, jak możecie sobie zobaczyć, czyli takie kropeczki. Fajnie to w ręce leży. Powoduje to, że telefon na pewno nam się nie wyśliźnie. No i gładko zrobione boki całego case'a. Dodatkowo case, jak widzicie, ma wycięcia na bokach na przyciski. Wiadomo, przycisk Bixby głośności, przycisk power, dodatkowo wycięcie standardowo na aparaty i czytnik. Jest ono zrobione na płasko, jak widzicie, więc po prostu osłony soczewek są po prostu głębiej osadzone, więc nie powinny się nam niszczyć. I standardowe wycięcia na wszystkie porty. Dobra, zobaczmy, jak to leży na Note 8. Czy wszystko jest ok? Moje takie pierwsze wrażenie, na pewno poużywam go trochę. Przyznam się wam, że naprawdę mi się podoba. Zobaczymy, jak to będzie działo. Co do samego zakładania, z racji tego, że jest twardy, ale elastyczny, założenie, zdjęcie go nie stanowi praktycznie problemu. Nie ma jakiegoś takiego hardkorowego podejścia. Jak widzicie, w kwestii samych wycięć, dostęp do przycisków zasadniczo mamy. Z drugiej strony również. Wyraźnie one nam po prostu są dzióreczki. Czujemy to pod palcem, nie ma problemów. Dostęp do wszelkich akcesoriów na dole jest, wyjęcie rysika, łatwe czy trudne. No spokojnie mamy miejsce na to, żeby włożyć kawałek naszego paznokcia i go wycisnąć. Dostęp do wszystkich dziurek jest, oczywiście mikrofony, głośniki, wszystko się znajduje. Jak wygląda telefon w samym tym case'ie? Powiem wam, że całkiem fajnie, schludnie. Case jest twardy, na pewno chroni nam trochę przed uderzeniami i upadkami. Co ważne, jak zobaczycie sobie od strony frontu, gdy kładziemy telefon na jakimś płaskiej powierzchni, no to nie kładziemy go na ekranie, tylko opiera nam się on, no, że tak powiem, tutaj tych takich wycięciach na górze i na dole, więc pod tym względem ok. Co dosyć ważne, na pewno ten case Frosted Shield on Nilkin na pewno jest friendly dla wszelkiej maści rzeczy, które kładziemy na ekranie. Ja na przykład ja tu jeszcze mam folię od Spigena. Neoflexa jeszcze jej nie zdjęłem, niedługo będą nowe rzeczy. Jak widzicie, sam case kończy się praktycznie, jak się kończy szkło frontu, czyli cokolwiek nakleicie, co będzie wielkości samego szkła ekranu w Note 8, spokojnie tutaj wejdzie i nawet mniejsze rzeczy, więc myślę, że praktycznie to widać. Każdy produkt, który jest stworzony dla Note 8, do jego ochrony frontu, na pewno będzie pasował do tego etui. To wielki plus jak na mnie. Możecie sobie to dokładnie teraz zobaczyć. Myślę, że pod tym względem na pewno case się sprawdzi. Cóż dalej? Fajnie leży w dłoni. Fajnie jest to, że tu jest taka chropowata strukturka. Kropeczek po prostu, nie wiem, czy to ładnie widać. Mam nadzieję, że tak, że widzicie, że po prostu jest to kropkowane fajnie. Więc pod tym względem tył na pewno nam będzie nie wypadał z rąk. Tutaj jest akurat gładko na boczkach. O, oczywiście mamy jeszcze logo producenta. No co, fajne jest to, że pomimo, że jest taki plastikowo-gumowy, lekko, nie zbiera praktycznie żadnych odcisków palców, nie widzimy śladu, więc pod względem czyszczenia jest ok. Dostęp do soczewki
soczewek aparatu jak najbardziej spoko. Szkoda, że brakuje tu jakiegoś takiego wyróżnienia, gdzie w którym miejscu jest czytnik linii papilarnych. Może by to było jakieś kreseczka tutaj, oddzielenie. Fajnie według mnie mogłoby się to zgrywać. No i cóż, wydaje się taki w miarę pancerny, chociaż no nie ma. Dobrze, zobaczymy. Zajmijmy go jeszcze praktycznie. Jest, jeżeli chodzi o sam case, jest po prostu gładko wykonany. Nie ma w nim jakichś takich dodatkowych, na przykład na rogach, miejsc, gdzie teoretycznie mogą one w jakiś sposób odbierać siłę uderzenia na rogach. Ale myślę, że jeżeli chodzi o taką podstawową ochronę i nie chcemy czegoś bardzo pancernego, produkt naprawdę wydaje się spoko. Na pewno trochę pogości na moim smartfonie. No i zobaczymy, jak będzie się to sprawować. Myślę, że na takie pierwsze wrażenie odnośnie tego case'a tyle. Naprawdę robi fajną robotę według mnie, pozytywnie. Jak na dzień dobry, bynajmniej według mnie. Jak wam się podoba, dajcie znać w komentarzu, czy spoko, czy niespoko. Mi się wydaje, że za bardzo nie pogrubię, może nie jest taki mega cienki jak niektóre case'y, które testowałem dla was, jak wam pokazywałem, ale no coś innego. Więc jak widzicie, Nilkin Frosted Shield, czyli case'ik całkiem fajny, czarny, ciemny dla Note 8. Jeżeli macie jakieś pytania, jak go sprawdzić, coś chcielibyście się dowiedzieć, dajcie znać w komentarzu. Ja na pewno potestuję go trochę. No i pewnie za jakiś czas dostaniecie jakieś info większe odnośnie samego tego case'a. Myślę, że na dzisiaj odnośnie właśnie tego produktu tyle. Jak się wam podobało, łapka w górę, łapka w dół. Na dole macie linki do moich społeczności. Również na dole macie link, gdzie możecie dorwać tego case'a w fajnej cenie. Oczywiście zapraszam do, już mówię, moich społeczności, jeżeli chcecie coś się na szybko ode mnie zapytać, profil Patronite, jak chcecie wesprzeć kanał. No i cóż, myślę, że na dzisiaj odnośnie Nilkin Frosted Shield tyle. Trzymajcie się ciepło, hej!